Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w BASIC. Dzisiaj wracam na chwileczkę do duszków. Będzie to program, który już pokazywałem kilka odcinków temu, w ubiegłym roku kalendarzowym. Natomiast całkiem niedawno pokazywałem padlessy. Dzisiaj już trochę zapomniane, trochę mało używane. Natomiast dzięki tym padlessom i dzięki duszkom, tak, możemy sprawić, że taki duszek będzie bardzo szybko przemieszczał się po ekranie. I zaraz tego sami doświadczycie. Oczywiście w padlessach problematyczne jest to, że można poruszać obiektem w jednej płaszczyźnie, chyba żebyśmy dwoma padlessami naraz chcieli, to wtedy jednym możemy w osi X, drugim w osi Y. Natomiast jest to karkołomne zadanie i dlatego tutaj zdecydowałem się, bo też jest to łatwiejsze, żeby tu poruszać tym duszkiem w poziomie, czyli w jednej płaszczyźnie. Program jest praktycznie od początku identyczny jak ten, który pokazywałem kilka dobrych odcinków temu. Natomiast sama ta końcówka po aktywacji, tu było dużo więcej napisane, bo tu była obsługa joysticka i tutaj były warunki, że jeśli tak stick jest w tą stronę, czy nie, przepraszam, bo kursory, to była obsługa klawiszy i było, że jeśli będzie wciśnięty taki klawisz, to x plus 1, x równe x plus 1, jeżeli inny klawisz, to x minus 1, jeżeli do góry, to właśnie, to był przeskok do podprogramu, który przesuwał mi tego duszka w górę na przykład i potem był przeskok do podprogramu, który przesuwał mi tego duszka w dół. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o pozycję poziomą, to tutaj jeden połk, tu w 350 linii go definiuje, pozycję w poziomie. I tutaj zobaczcie, mam tak, połk 53248 przecinek i tutaj odpytuję właśnie tego pika odpowiadającego za padl numer 1. 624 byłby padl zerowy, on leży tam dalej. Natomiast zauważyłem, że te potencjometry tutaj są bardzo już stare i zużyte, natomiast w tym padlesie jest ten potencjometr nieco, bym powiedział, w lepszej kondycji, ale sami zaraz zobaczycie, co się tam będzie działo. No dobra, dlaczego tutaj dodałem to 20? Dlatego, że ten pik jest od 1, jak jest maksymalnie w jedną stronę, od 1 do 228. Jedynka jest za daleko, tak, żeby nawet nie wiem, czy błędnie wyskoczy, bo tak jak powiedziałem, w pewnym zakresie się porusza ten duszek. Zakres, owszem, może wychodzić poza ekran i zaraz to też zobaczymy i z jednej i z drugiej strony, natomiast nie może wychodzić za daleko. Także tutaj przyjmując to plus 20, mieszczę się w przedziale dozwolonym, że ani na plus za daleko nie poleci, ani na minus za daleko nie poleci. Zobaczcie, jak to działa. No właśnie, duszek już jest, natomiast on się też trochę trzęsie. Dlaczego? No bo właśnie tutaj te wartości przeskakują między jedną a drugim. Jak listowałem te w poprzednich odcinkach, w którymś z poprzednich odcinków pokazywałem te pojawiające się cyferki, to one też się zmieniały. Dobra, kręcimy. O, wyjeżdżam poza obszar, zniknął mi całkowicie, teraz jest to jeden, tak? I teraz kręcę. I duszek się pojawia. Kręcę dalej i duszek jedzie dalej. Zobaczcie, właśnie dostaję takich drgawek, bo tutaj ten sygnał jest i aż do samego końca mogę przekręcić, już tam znika dalej, już go nie ma. No i wracam. I zobaczcie, jak szybko ja mogę tym duszkiem się przemieszczać. Wręcz nawet wydaje się, że on jest w kilku miejscach jednocześnie. No tak po prostu odświeżanie ekranu jest tutaj za słabe już. Tak? I ja mogę zrobić bardzo dynamiczną grę, prawda? Tutaj zobaczcie, gdzie na przykład naciskając tym przyciskiem, jakiś tam promień lasera by tutaj spływał w dół i jeżeli trafiłby na jakąś przeszkodę czy wroga, to następowałby jakiś tam
wybuch, zliczanie punktów i tak dalej, i tak dalej. Także o. Myślę, że bardzo fajny przykład, a nawet jeszcze go tutaj troszeczkę usprawnię. Cała rzecz odbywa się w tych dwóch linijkach. Tu wraca mi niby do 310, ale tu jest RM tylko, także tu coś innego było. Ja jeszcze tutaj sobie kolor tego duszka chcę właśnie, o, nie 180, tylko zrobimy sobie 15, żeby był nie 150, nie tak, o. I zobaczymy teraz. O, jest bardziej widoczny. No i gra. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.